Jerzy Popiełuszko i jego sprawa wracają po latach. Funkcjonariusze SB, którzy zabili kapelana Solidarności, usłyszeli zarzuty w związku z prowokacją, jaką przeprowadził ówczesny wywiad. Czy mordercy duchownego zostaną skazani? Jerzy Popiełuszko, który został zabity przez Służbę Bezpieczeństwa, był jedną z legend Solidarności. Morderstwo duchownego wstrząsnęło opinią publiczną i po dziś ten temat budzi wielkie emocje. IPN poinformowało właśnie, że do prokuratury wpłynęły zarzuty w związku z prowokacją, jakiej dopuścili się mordercy księdza Popiełuszki. Jerzy Popiełuszko, mordercy legendy Solidarności, usłyszą zarzuty o trwającym postępowaniu w sprawie morderców legendy Solidarności, poinformował Instytut Pamięci Narodowej, który wszczął postępowanie przeciwko funkcjonariuszom PRL-owskiego wywiadu. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko zabójcom KS. Jerzego Popiełuszki w sprawie TZW. Prowokacji na Chłodnej. Chodzi o podrzucenie przez Służbę Bezpieczeństwa do mieszkania duchownego materiałów go obciążających, podał pion śledczy IPN. Przestępcze działania oskarżonych polegały na nielegalnym wejściu do mieszkania należącego do KS. Jerzego Popiełuszki w Warszawie przy ulicy Chłodnej, pozostawienia w nim amunicji, materiałów wybuchowych oraz ulotek i wydawnictw, których posiadanie było wówczas zabronione, a następnie doprowadzeniu do ich ujawnienia w wyniku przeszukania przeprowadzonego w dniu 12 grudnia 1983 r. co skutkowało wdrożeniem przeciwko pokrzywdzonemu postępowania karnego o czyn zart. § 194 k.k. Z 1969 roku poinformował PAP prokurator Marcin Gołębiewicz, kierujący pracami Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie. Co grozi mordercom księdza Popiełuszki? Według Gołębiewicza, mordercy księdza Popiełuszki, którzy dokonali podłożenia nielegalnych materiałów w jego mieszkaniu na ulicy Chmielnej w Warszawie, kwalifikują się jako akt represji oraz prześladowania duchownego z powodów politycznych i religijnych. Prowokacja miała służyć Służbie Bezpieczeństwa jako dowód w trakcie potencjalnego procesu duchownego. Wywiad PRL chciał aresztować duchownego pod pozorem zabronionej, opozycyjnej działalności, a także podżegania do przemocy. Pomimo tego, że prowokacja się nie udała, to Popiełuszko zginął z rąk ludzi, którzy w jego mieszkaniu podkładali nielegalne materiały. Za swoją zbrodnię przeciwko legendzie Solidarności mężczyźni mogą zostać skazani nawet na karę więzienia. Podejrzani o dokonanie prowokacji są Grzegorz P., Waldemar O., dawniej Waldemar C., i Leszek N., dawniej Leszek P. Czyny zarzucone oskarżonym są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, podał prokurator. Przypomnijmy, że do zabójstwa legendy Solidarności doszło w nocy z 19 na 20 października 1984 roku.